wszystkim, z tej strony Weronika Ryk i tak widzicie tą scenerię albo po raz trzeci, albo po raz czwarty, albo nawet po raz piąty, ale serio mi się to podoba. A w dzisiejszym odcinku z pomocą paru bardzo fajnych, przesympatycznych dziewczyn postanowiłam wam opowiedzieć o świętach, jak wyglądają one za granicą. Zdziwiłam się, bo niektóre rzeczy się naprawdę bardzo różnią od tego, co się dzieje u nas w Polsce. Ja znam, że to może być dosyć ciekawy odcinek. W opisie wam podam Instagram niektórych dziewczyn, które mi pomogły w dzisiejszym odcinku. Bardzo wam, dziewczyny, dziękuję. Buziaki dla was i co? Zaczynamy! Nie uwierzycie, co zrobiłam. Dokładnie. Jakby ten kalendarz to jest całkowity niewypał, jakby... Nie odzywam się. Okej, najpierw zajmiemy się Holandią i tutaj mi pomogła jedna z dziewczyn. Powiedziałam jej o jednej potrawie, tutaj wam napiszę jej nazwę, bo ani ona, ani ja dokładnie nie wiem, jak to się wymawia, a nie chcę też tutaj kaleczyć żadnego języka. I jeśli dobrze zrozumiałam, to są suszone żeberka owcze. A tak jak wiemy, u nas na Wigilii w Polsce oprócz ryb nie je się żadnego innego mięsa. Bo wtedy jest post i po prostu no nie je się mięsno, nie? Znaczy, ja w ogóle żadnych mięs nie jem, bo jestem wegetarianką, ale w tradycji polskiej jest coś takiego, że nie ma innych mięs niż właśnie ryba. Wiadomo, niektórzy uważają, że ryba to nie mięso, ale ludzie, tak, ryba jest mięsem. A tutaj wiecie, jest coś takiego, że oni jedzą normalnie żeberka. Jeszcze to ma dokładną nazwę, ja wam tutaj to napiszę. I w Holandii jest bardzo znana taka figurka, taka jakby... Nie wiem, jak to nazwać inaczej. Ona powiedziała, że to jest jakiś kozioł i ja wam tutaj wstawię, tutaj albo tutaj, albo w sumie tutaj będę już wstawiać wszystko. Tu wam wstawię zdjęcie, jak wygląda ten koziołek. I ona powiedziała, że to jest taki motyw przewodni zazwyczaj, że bardzo często on się pojawia i w domach, i ogólnie na mieście, jeśli chodzi o dekoracje. Dalszy ciąg Holandii i tam prezenty przynosi Sinterklaas. Jeszcze tutaj będzie napisane, jak to się pisze, bo ja nie wiem, jak to się wymawia, ale wiem, jak to się pisze. To im prezenty przynosi taki gość, a jego pomocnikiem jest Czarny Piotr, a nie elf. I w Holandii 24, czyli Wigilia, to jest zwykły pracujący dzień i jakby jak u nas w Polsce jest coś takiego, że to też jest pracujący dzień, tylko po prostu jest krócej. Nie wiem dokładnie, jak to jest w Holandii, bo nie dostałam aż takiej informacji. Ale jest napisane po prostu, że to jest normalny pracujący dzień, więc mi się wydaje, że to może coś podobnego tak jak u nas tutaj w Polsce, czyli że dużo prywaciarzy pracuje normalnie w ten dzień, tylko po prostu krócej na przykład. I jest normalnie zwyczaj ubierania choinki. Tylko, że oni później z tych choinek robią ognisko, takie ogromne, ogromne ognisko. I to jest trochę przykre i trochę creepy, trochę przerażające. Nie wiem, jak wy to odbieracie. Dla mnie to jest takie trochę przerażające. Strasznie mi się nie mieszczą te rogi w kadrze i mi przy okazji spadują. Masakra. Jeśli za to chodzi o Belgię, to dziewczyna napisała tutaj, że ona aż tak bardzo nie czuje tej magii świąt w Belgii, jak jest w Polsce, że w Polsce bardziej właśnie aż to jest dla mnie dziwne, że w Polsce dla niej bardziej są przystrojone te domy, jest więcej tych światełek, jest o wiele więcej tych ozdób, a w Belgii aż tak na to nie zwracają tak tej uwagi, ponieważ oni bardziej skupiają się na Wielkanocy niż na Bożym Narodzeniu. Ona też pisała coś o tym, że kobiety nie spędzają aż tak dużo czasu w kuchni, tylko właśnie jedzenia są zamawiane na przykład z restauracji. Belgowie też są osobami, które po prostu wysyłają bardzo dużo kartek świątecznych. U nas w Polsce to jest rzadkość. Bardzo mało osób wysyła teraz te kartki, tak zauważyłam. Więcej osób woli wysyłać SMS-a, więcej osób woli zadzwonić, napisać e-mail, niż właśnie wysłać kartkę świąteczną. A moim zdaniem właśnie te kartki świąteczne mają naprawdę taki bardzo fajny klimat, niż właśnie takie, wiecie, SMS, takie hej, tego i tego, kopiuj, wklej i wysłasz to do trzech innych jeszcze osób.
A takie wiecie, już pisanie listu, no to do każdego coś innego, no bo jednak już tracimy na to czas, tracimy na to kasę, no to też trochę to inaczej wygląda, więc to akurat duży plus dla Belgii. Za to, że właśnie oni bardziej skupiają się na tym, żeby jakby była ta pamiątka, czyli ta kartka i w ogóle no. Kolejny kraj, o który zahaczymy, będą Czechy. I tutaj jestem troszkę zniesmaczona o tym, co tutaj usłyszałam, znaczy usłyszałam, przeczytałam, że jest zupa grochowa, to jeszcze okej, okay. Jest ziemniaczana sałatka, to się inaczej jakoś odmienia. Kartofel salat, jakoś tak to się chyba nazywa. Warsow o tym bardzo często mówi, że to jest jedna z jej ulubionych potraw. U mnie na przykład nigdy takiej sałatki, bo to się nazywa właśnie tak potocznie sałatka ziemniaczana, nigdy nie było na świętach. Możecie dać znać, czy wy mieliście kiedyś taką sałatkę, bo u mnie no to właśnie bardziej właśnie taka zwykła sałatka, po prostu warzywna, no nie? Ale u nich jest coś takiego jak zupa rybna i to nie jest zupa śledziowa, jakby to nie jest. Jakby ta dziewczyna mi tłumaczyła coś takiego, że to jest właśnie robione bardziej z głów ryb, coś takiego. Nie wiem, nie wyobrażam sobie zupy z głów ryb. Jakby wiadomo, ja nie jem mięsa, ale nie wiem, jakoś mnie to troszkę odpycha, jakby nie wiem, trochę dziwny zwyczaj, taka zupa. W Czechach ogólnie zamiast ciastek jakby pierników, wolą ciastka imbirowe. I to jest pewnie po prostu dlatego, że im bardziej smakują, ale wiecie, że zamiast właśnie tych pierniczków to się robi ciastka imbirowe, więc to jest spoko. I cały czas mi lata ten jeden róg, będę musiała go zaraz przykleić chyba, bo się boję, że mi leci. Teraz jak jeszcze wyczytałam, że w Czechach jeszcze jest taka tradycja, że miało być 7 rodzajów ciasteczek. Jakby, wiecie, tak jak jest u nas na przykład, że musi być 12 potraw, to u nich było dodatkowo, że musi być 7 rodzajów ciasteczek. Ale jak napisałam, oczywiście z biegiem lat to jest coraz mniej uważane jako tradycja, tylko po prostu się robi tyle, ile się uważa. Jakby te włosy mi się nie chcą ułożyć do tych rogów, jakby... Jakby nie. Wiadomo, że no z biegiem lat to się zawsze te tradycje zmieniają. Przecież u nas w Polsce też jest coraz bardziej tak, że po prostu nie zwracam uwagi na to, ile jest tych potraw wigilijnych. I tutaj wam pokażę takie dosyć popularne u nich ciasto, które wygląda tak jak nasza taka trochę chałwka, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. Jest to ciasto z rodzynkami, czyli coś nie dla mnie, jak już wiecie po odcinku z Pizza Challenge. Ale także to jest takie dosyć danie takie kultowe u nich na Wigilii, więc to jest właśnie to. Nie wiem, czy to są zdjęcia z internetu, czy to ta dziewczyna po prostu zrobiła, ale tak to właśnie wygląda. A więc to na tyle. Jeszcze chciałam wam tak tylko jedną taką ciekawostkę, bo pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, bo oglądają mnie też młodsze osoby. Czy wiedzieliście o tym, że choinka nie jest jakby od nas? Jakby tradycję tego ubierania choinki wzięliśmy z Niemiec. Tak, dzieciaki, jakby może ktoś o tym nie wiedzieć, więc wolałam o tym powiedzieć. Tak, a więc to na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeśli tak, no to możecie mi dać o tym znać w komentarzu. Możecie mi napisać, jeśli jesteście w ogóle z innego kraju, albo jeśli znacie osoby, które są z innego kraju i wiecie jakieś takie typowe właśnie tradycje, których nie ma tutaj u nas w Polsce, to możecie koniecznie dać mi znać w komentarzach. Chętnie to poczytam. Takie rzeczy mnie bardzo interesują. A teraz co? Żegnam się z wami i widzimy się jutro. Bye!